No witam wszystkich widzów, wszystkich czytelników, moi drodzy. Dzisiaj na YouTube wrzucam materiał, który może, moi drodzy, was bardzo zainteresuje, dlatego że postanowiliśmy na okres około, moi drodzy, 24 godzin, może do 3 maja, odblokować całkowicie wszystkie treści, jakie mamy na stronie. Moi drodzy, z tego powodu, że jest bardzo dużo, zobaczcie, takich informacji, które pokazują się w mediach również polskich, ale tylko, moi drodzy, szczątkowo, bardzo tak sucho, moi drodzy, kilka zdań. Liczą po prostu na to, jak zwykle, żeby ludzie nie podchwycili tematu, nie zainteresowali się. Jest to, moi drodzy, gdzieś tam na czwartych, piątych kolumnach różnych mediów, podstronach. No, robią to tak, moi drodzy, żeby było, że oni publikują, oni mówią. No tylko, że to wy się nie interesujecie i po prostu nie wiecie, tak? I później ludzie są zaskoczeni. Na przykład bardzo często jest tak, że wchodzi jakaś ustawa, jest mała, krótka notka, później, moi drodzy, ta ustawa wchodzi w życie. Okazuje się, że Polacy muszą płacić jakieś, moi drodzy, dodatkowe podatki, dodatkowe obowiązki na nich spoczywają. Na temat im uciekł i nie wiedzieli. No dlaczego? No dlatego, moi drodzy, że cała ta konstrukcja działania mediów tych głównego nurtu, które są, wiadomo, że na pasku, moi drodzy, tych ludzi, którzy im po prostu zlecają różnego rodzaju teksty za pieniądze, dają im, moi drodzy, forsę z reklamy i inne rzeczy. Więc oni robią tak, jak mają robić. To samo tyczy się, moi drodzy, okienek YouTube, Facebook, Twitter, Telegram. Ktoś tam mówi, że jakieś media niezależne, to niech się w głowę w ogóle stuknie, bo pierwsza zasada niezależności to jest, że jeżeli ja coś publikuję, no to muszę mieć wszystkie, moi drodzy, atrybuty kierowania tą stroną, pozycjonowania, czyli wszystkie sprawy techniczne muszą być w mojej gestii, a na tych okienkach nie są w waszej gestii, mogą was włączyć, wyłączyć. Ostatnio była jakaś akcja, komentarze ludziom wyłączali, tam chyba na YouTube mi też wyłączyli te komentarze, mniejsza z tym. W każdym bądź razie, moi drodzy, to co tutaj widzicie na tych miniaturkach, to znajdziecie bardzo dużo materiałów na ten temat u nas. Materiałów oczywiście, których w Polsce nie ma, bo w Polsce po co? Po co wy macie to wiedzieć? Wy macie być wiecznie zaskoczeni, wiecznie zdziwieni, wiecznie, moi drodzy, w takim rozkroku, albo w ogóle w niewiedzy, albo w takiej, moi drodzy, mieszance prawdy i półprawdy. Większość materiałów u nas, bo aż 90%, to są materiały, uwaga, dotyczące Polski, opisujące sytuację w Polsce, to co się dzieje, to co się działo, to co się zadzieje za chwilę, ale w Polsce tego, moi drodzy, wam nie dadzą. Odsłuchać nie będzie wam dane, obejrzeć, odsłuchać. Dlatego odblokowujemy dzisiaj 36 tysięcy filmów, wideo, które możecie sobie w galerii znaleźć. Moi drodzy, oraz wszystkie materiały, artykuły prasowe, które są również przekładane materiałami audio i audio-wideo. Oczywiście wszystko jest bez cenzury, żebyście, moi drodzy, troszeczkę zobaczyli świata i zobaczyli, że Polska nie jest pępkiem świata. A dlatego to robię, ponieważ, tak jak wam powiedziałem, przysłowiowe 5 minut dla Polski nadal trwa. Jesteśmy w tej chwili rzeczywiście, można powiedzieć, obszarem, nad którym skupiają się, moi drodzy, wszyscy ważni tego świata. No, ale o tym to sobie doczytacie, moi drodzy, w różnych materiałach. No, na przykład już wam pokazuję najnowsze materiały na naszej stronie. Tu jest ta galeria filmów. Aha, przypomnę, że tutaj wyżej, moi drodzy, macie wpisane. Wybrany materiał zobaczysz po przesunięciu strony w dół pod wyszukiwarką. Czyli każdy, który gdzieś tu klikniecie, z tego na przykład, tutaj czy też poniżej, prosto w tytuły, z automatu wyskoczy wam, moi drodzy, strona w takiej pozycji i później trzeba tylko przesunąć, a wyszukiwarka słynna znajduje się, moi drodzy, o, tutaj widać tą wyszukiwarkę, akurat o, mrugam do was tutaj, o. To jest ta wyszukiwarka. No i później tutaj, moi drodzy, sobie już schodzicie na wszystkie materiały. Na jednej stronie jest 100 artykułów średnio. Tutaj są najczęściej oglądane. O, z tych polecam, tu sobie zobaczcie, bardzo fajne materiały. Szczególnie, moi drodzy, ten tutaj,
który no, właściwie wszystkie obejrzyjcie. Trochę się zdziwicie na temat tego, że mało wiecie. No i co? No i później jak zejdziecie sobie tutaj na dół, tu jakieś filmy po bokach są również dostępne, kinowe, różne. Zejdziecie sobie tutaj tak niziutko aż, bo to jest 100 artykułów na jednej stronie. No to moi drodzy, tutaj wejdziecie. O kurde, jakie to jest długie, Matko Boska. O, i tutaj macie dostęp do 772 stron. Każda strona zawiera 100 artykułów, które są dostępne dla Was. A w momencie, kiedy chcecie sobie przejść chcecie sobie na wideo, no to wystarczy tutaj, o, schodzimy teraz sobie tu niżej, bo nam tu wyskoczyło. Schodzimy sobie do tutaj i mamy na przykład to wideo galeria, najnowsze filmy, ale najlepiej jest wejść tu w wideo kategorię, o, w to miejsce i z automatu, o, znowu się przesuniecie troszeczkę w dół. Moi drodzy, ja nie będę mówił, o czym są te materiały wszystkie, dlatego że same tytuły nie przechodzą, tak? No i tutaj macie te, moi drodzy, każdą jedną, można powiedzieć, zakładkę, w której macie różne filmy z różnych dziedzin i możecie sobie to wszystko, moi drodzy, oglądać. Filmy nawet chyba można pobierać, z tego co pamiętam. No i tyle. No i co? No i otworzymy dzisiaj na próbę czat, żeby zobaczyć, czy chcecie sobie coś tam pogadać, dlatego że na czacie są wrzucane, moi drodzy, różne artykuły, które nawet nie trafiają na stronę i na czat sobie wchodzicie w taki o sposób tutaj, o, na przykład, i sobie możecie tutaj rozmawiać, tak? No to tyle. Pozdrawiam i na 24 godziny otwieramy stronę, żebyście mogli sobie, moi drodzy, pooglądać, poczytać, posłuchać. No i tyle, no. Będziemy to do jutra, do godziny 24, czyli do 1 maja, do północy będzie to otwarte. A oprócz tego osoby, które mają subskrypcje na streamy, czyli programy na żywo. Dzisiaj o 21:00 oczywiście stream będzie. Będzie bardzo ciekawy temat dotyczący, no właśnie, pewnych mechanizmów, na które bardzo warto zwrócić uwagę. No i jutro oczywiście również będzie o godzinie 21:00. Jutro może zrobimy, moi drodzy, stream otwarty faktycznie dla wszystkich, czyli odblokowany, tak jak kiedyś było. No i uruchomię te telefony, zobaczymy, może ktoś ma coś do powiedzenia ciekawego. Zasada u nas jest taka, dzwoni kto chce, mówi co chce. Dlaczego? Dlatego, że mówi to pod swoim nickiem, pod swoim głosem, nie moim. I nawet jakby nie wiadomo co powiedział, to moi drodzy, nawet coś takiego dziwnego, to ja nie będę tego cenzurował, bo to, moi drodzy, przecież to jest sytuacja taka, że to na przykład ten ktoś zesrał się w spodnie, to dlaczego ja się mam wstydzić, że on się zesrał publicznie w spodnie? No to taka zasada jest właśnie, moi drodzy, cenzury, że niektórzy wchodzą w obowiązki nie swoje i czyjeś wypowiedzi cenzurują. A niech ludzie słuchają. Przecież wiadomo, kto mówi, po co mówi i mówi to w swoim imieniu, tak? No i tyle, moi drodzy. Pozdrawiam. Dzisiaj do 21:00 na żywo się słyszymy. No i jutro chyba wszyscy, kto będzie chciał wejść sobie bez blokady, odblokujemy to. A dzisiaj zapraszam na stronę, która jest odblokowana, żebyście poczytali sobie, co się dzieje, oprócz tego, co Wam mówią na interiach, na YouTubach, na wszędzie na tych koncesjonowanych okienkach, o których mówiłem, że to nie są, moi drodzy, żadne media niezależne, to nie są żadne media wasze. Dlaczego? No bardzo prosto, już nie będę wnikał, że tam ktoś jest właścicielem, dlatego że byle palant, który tam siedzi na dyżurze, może wam wyłączyć ten wasz kanał, zniszczyć tą waszą wypowiedź i posłać was w trzy dupy, w pizdu, że znikniecie po prostu z internetu. No i to jest to, czego właśnie nie rozumią Polacy, którzy zajmują się organizowaniem partii, marszy, to, walką. Oni nie rozumią jednej rzeczy, że muszą mieć media swoje, własne,
100% wpływu na sprawy techniczne, na sprawy cenzury, na wszystkie sprawy, moi drodzy. Dlaczego? Dlatego, że możecie, moi drodzy, odpierać ataki z innych mediów, a ba, możecie sami nawet zaatakować poprzez swoje media. No, dokładnie, moi drodzy, ale o tym może jeszcze wspomnę. Żeby nie być gołosłownym, jak się zdobywa władzę, no to, moi drodzy, słynny pan Berlusconi. Ten człowiek miał media i ten człowiek był 20 lat u władzy, moi drodzy. Dlaczego? No dlatego, że miał swoje własne media, gdzie mu nie mógł na przykład jakiś Icek coś wyłączyć, prawda? On decydował, co będzie pokazywał, a co nie będzie pokazywał i on będzie decydował, jakie będą treści. To się nazywa niezależność. No wejdźcie do nas na stronę, pooglądajcie sobie, bo właściwie chyba już nie ma żadnej innej strony, która nie stosowałaby autocenzury, bo każdy siedzi w czyjejś dupie, moi drodzy. Jak nie amerykańskiej, to w dupie niemieckiej, jak nie w niemieckiej, to w rosyjskiej, jak nie w, to w żydowskiej. W każdej dupie siedzi jakiś Polak, który krzyczy z tej dupy, że jest jedynym niezależnym medium. Już nie będę mówił o tym, ile milionów złotych oni od was wyłudzili, a nie zrobili dla was nawet czatu. Nawet czatu nie zrobili, na którym byście mogli sobie podyskutować swobodnie. No, tak to wygląda, moi drodzy. Ale oni i tak nie zmądrzeją i nie zrobią tego. Dlaczego? A, to już jest, moi drodzy, zapytajcie ich, dlaczego do tej pory przez 30 lat tej walki o niepodległość, jak to oni mówią, tych, których się spotyka na tych marszach niepodległości. Co pan tu robi? O my, przyszedłem na marsz niepodległości 11 listopada, bo Polska jest pod okupacją jest. Ja mówię, no to czemu baranie jeden idziesz z flagą i fetujesz święto niepodległości, jak mówisz, że Polska jest pod okupacją? No to jest stan umysłu właśnie w Polsce. Pozdrawiam normalnych, zapraszam. 21 dzisiaj, 21 jutro. Na żywce tak zwane, jak to mówił pan Wojtek Olszański. No a teraz do poczytania, przeglądania, obejrzenia. Wszystko to, co, moi drodzy, mamy, dajemy wam dzisiaj z powodu tego, że zaczyna się w Polsce majówka. No i dajcie znać w komentarzach, jeżeli będziecie chcieli, żeby to było więcej, dłużej odblokowane, no to zobaczymy, jak to będzie. No w kierunku teraz pewnego odblokowania naszej strony próbujemy iść. Zobaczymy, czy to się uda, no ale jak to mówią, jeżeli nie będziemy mieli tego zasranego tysiąca, moi drodzy, przepraszam, 1500 euro miesięcznie, no to nigdy ta strona nie będzie odblokowana. No ludzie mają takiego wężyka w kieszeni, wolą, moi drodzy, się byle gównem zadowalać, półprawdami, no i takimi tematami, jakie tam macie, nawet nie będę pokazywał tego YouTube'a. Pozdrawiam w takim razie, zapraszam na stronę wszystkich chętnych do czytania, oglądania i również na streamy, które będziemy mieli i dzisiaj, i jutro z tematami ważnymi. A jutro faktycznie, rzeczywiście to już pewne. Otwieramy, moi drodzy, całą stronę i otwieramy również audycję na żywo. No i otworzymy kanał telefoniczny, że każdy będzie mógł zadzwonić, każdy będzie mógł mówić tyle, ile chce mówić. Oczywiście, no tak kiedyś pamiętam, gościu zadzwonił, taki matematyk, 1,5 godziny facet mówił, ale dobra, no to każdy ma jakieś wyczucie, prawda? Do usłyszenia w takim razie na streamach. I zatrzymujemy.